Dzień, dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się dziś w grze Elden Ring. No i tak, dziś nadal jesteśmy w Kelid i powiem wam szczerze, nie pamiętam, jaki był mój oryginalny cel pobytu tutaj, jednak dziś jestem tu właśnie też z konkretnego powodu. A jaki on jest, zaraz się przekonacie. O ile tylko trafimy tam, gdzie trzeba trafić, bo mogę się pogubić. Ale ogólnie jesteśmy przy kościele choroby, tam gdzie znaleźliśmy, nie pamiętam już nowej imienia, ale ogólnie to kobietę, czy dziewczynę, jak zwał, tak zwał, bez ręki, której ostatnio protezę dawałem. I tak, ogólnie jesteśmy tutaj, gdyż na mojej postaci prywatnej, zapasowej, odkryłem coś ciekawego. I no, jak to odkryłem? Tak stwierdziłem, że warto będzie tutaj to zobaczyć, dokładniej przejrzeć, zwiedzić już. A powiedzmy, no dopiero na mojej oficjalnej postaci YouTube'owej i tak dalej, więc a, tak. A, nie, chyba źle polazłem trochę. Jestem prawie pewny, że tak totalnie nie tam, gdzie trzeba, pobiegłem. Ale mniejsza, zaraz znajdziemy to dojście. Akurat pamiętam mniej więcej, gdzie to było, tylko... Okej, tu jest bajorko z ośmiornicą, to... Ha. Może jednak idę dobrze? Dobra, mniejsza o to. Ogólnie idziemy dzisiaj w poszukiwaniu jednego konkretnego miejsca. Czy może nawet konkretniej skały, bądź też przeciwnika, bo... Co znajdę pierwsze, to znajdę pierwsze. A po to, by odkryć właśnie tajemnicze przejście sekretne, które będzie prowadzić gdzieś, po coś. Ni cholery nie wiem dlaczego, na co. I właśnie stwierdziłem, że żeby mieć lepsze wrażenia, to... A, będę to sprawdzał dopiero... A, tutaj na nagraniu. I dobra, jest cmentarzyk, okej, dobry, to jest znak. Okej, super, mam to, czego szukałem. Gdyż, tak, szczerze mówiąc, szukałem właśnie tego gościa. I tak, wiem, że już tu byliśmy kiedyś przy nim. Ale, no. Jak się okazuje, była tu jedna rzecz, której właśnie nie znalazłem wtedy. Tylko z drodze zarzucę żywotność bestii. A konkretnie mówiąc, teraz żebym tylko się nie ośmieszył. Chyba ta skała? Dokładnie. Jest tu jakieś przejście. I co się tu skrywa? Poza tym, że jest to seliańska kryjówka. Ni choler nie wiem. Więc wszystko, co tutaj będzie, odkryjemy dzisiaj wspólnie, miejmy nadzieję. I krystaliczny mech jaskiniowy. Chyba już taki mieliśmy, więc nie zapowiada się to nic wyjątkowego. I jest tutaj pula przyzwania, więc obstawmy jakiegoś bossa. Albo chociaż mini bossa i... Co dalej? Okej, jakiś taki... Ciężko mi powiedzieć, trupek? Nie trupek. Może są ci górnicy cali? Jest mi możliwe. No, nawet słyszę tam ich jakieś trepania i wiercenia. A skoro idziemy do górników, to może wypadałoby zmienić broń? Tak, chyba wypadałoby. Zamiast tamtego mieczka weźmiemy to. I jesteśmy przeciążeni, co oznacza, że muszę wziąć to chwilowo. Gdyż, iż ponieważ, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, miecz ten, który teraz nosimy, jest tak wielki, tak potężny, że się nie odbija od tych wrogów, nawet jeśli to są ci tacy bardziej kamienno-kryształowi. Nadal słyszę wiercenie, więc gdzieś tutaj coś może jeszcze być. Jest, dobra. Oraz no bije wielkie obrażenia, więc teoretycznie jest dobrym wyborem i... Czasami jak są te, powiedzmy, tutaj przedstawiane te sekretne przejścia czy coś poukrywane, to to już jest aż tak... aż nadto oczywiste, przynajmniej dla mnie. Jak jeden raz to zarzucili, że zarzucą to kolejny. Nie nazwałbym tego plusem. Wręcz minus. Człowiek się po prostu od razu spodziewa, co się będzie tutaj działo. Zamiast mieć takie nawet... Nawet taką namiastkę. Ło, nie spodziewałem się tego, albo... ciekaw co dalej.
Nie, tutaj po prostu to jest oczywiste, że jak jest jedno, to drugie też będzie. Ale dobra, nie marudźmy za dużo, po prostu zwiedzajmy, szukajmy i no. Miejmy nadzieję na jakieś dobre znajdźki. Bo po takiej, powiedzmy, przerwie od Elden Ringa, jaką ostatnio miałem, co nic poza naprawdę dobrymi znajdźkami raczej tej dziury teraz nie zapełni. No ale dobra, mniejsza z tym wszystkim, idźmy po prostu i z góry jeszcze przepraszam, jeśli mi trochę gardło się dało, ale no, tak jakoś mam dzisiaj po prostu. Jeśli będą jakieś większe problemy nad to czy coś, to wtedy no niestety będę zmuszony przerwać odcinek. Ale póki co jeszcze się trzymam, więc tak po prostu kontynuujmy. I dobra, błyskamień, pączkujący mech. O, i jest tutaj skok do wykonania, miejmy nadzieję, że się uda. Super. Jestem usatysfakcjonowany jak najbardziej, bo udało się go zrobić nawet bez kosy, co jest już w moim wykonaniu podwójnym sukcesem. Sukcesem jest, wiecie, samo to, że udało mi się jakkolwiek skok zrobić. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to. A drugim sukcesem, że właśnie bez kosy. I dobra, dobra, idziemy i jeszcze zejście niżej. Tam też coś chyba było jeszcze wcześniej, więc na wszelki wielki potem się wrócimy. Ale na razie chodźmy tutaj szukając czegoś. Tak chyba to najlepiej określić. Czegoś. Sam nie wiem, czego ja chcę, czego ja szukam. Wiem tylko, że coś tu będzie. Gdyby niczego tu nie było, to by nie powstała ta cała lokacja. I dobra, mamy jakiegoś trupka i kolejne materiały, których chyba nie użyję nigdy. Tak, kryształowe strzałki. O co one są konkretnie? Nie mam pojęcia. Obstawiam, że po prostu się nimi rzuca bez celu. Jeszcze sprawdzę. Ja tylko, że niestety wymagałem skupienia, więc no nie dzięki, nie będę poświęcał many na jakieś mierne obrażenia z rzutki. I jest to, czego się obawiałem. Mgła, która może zwiastywać bossa. Albo nawet nie tyle co może, co na pewno zwiastuje bossa, bo w sumie zauważyłem, że tak, tego typu mgły zwiastują bossa. Albo są błędem, tak jak to miało ostatnio miejsce. Okej. Okay. Okej, okay, to będzie co najmniej wredna walka. Nie wydaje mi się trudna, tylko jak mówię, wredna, więc nie jestem dzisiaj w nastroju na jakieś takie wielkie zmagania się z takimi problemami, więc mam nadzieję, że mi to przebaczycie, ale tak widzicie, co zdecydowałem się zrobić. I tak, jestem świadom, że pewnie bez tego też bym sobie poradził, chociaż nie jestem pewien jak bardzo, a no. Okej, mieczyk przełamuje ich posturę. Ale co ciekawe, bije im nie aż tak strasznie dużo, więc no tak. Okej, to jest piękne. Może nawet nie potrzebowałem tamtego, ale widać, że chyba muszę po prostu spowiedź, co jest potrzebne, żeby sobie dobrze z nimi radzić. Uderzenia. Chociaż niekoniecznie uderzenia. Bo jak widzę, temu nawet te uderzenia biją 80 czy coś, więc ja jednak chcę coś więcej niż po prostu uderzenia. No ale dobra. Okej, okay, przełamany i dziab. I dziab. I teraz tak. I szczerze nie rozumiem tego. Znaczy dobra, widzę, że on jest pękany tak jakby. To może po prostu w pewnym momencie oni pękają. Jak już pękną, to są wtedy właśnie podatniejsi. Tak, przy pierwszym przełamaniu oni pękają po prostu i wtedy już normalne obrażenie mi się zadaje. Okej. Okay. Warto to wiedzieć. A jednocześnie też dobrze, że tutaj to sprawdziłem. Bo na przyszłość może to się przydać. I kryształowa struga. Czemu ja ginę? A, zarazili mnie z gnilizą, okej. Okay. No ale dobra, sukces. Pokonani, co teraz? W sumie żywotność bestii jeszcze raz zarzucę i
Próbując nie zginąć, możemy iść dalej, zwiedzać jakieś inne zakamarki. Mając nadzieję na to, że nie zginiemy w jakiś głupi sposób. Tak razy słyszałem znowu tych górników, więc... Może... Jeszcze jest tam jakieś inne dojście, jakiś inny sposób. Naprawdę nie wiem. Ale no, nie przejmujmy się tym na razie, po prostu zajmijmy się tym naprawdę, co musimy robić. No i lećmy przed siebie, póki jest jeszcze czas. Okej. I czy coś tutaj... Chwila, ja ten znalazłbym? Tak, chyba nie. Dobra, jeśli nie, to gdzie ja znalazłem? W sumie? Tutaj może... Jest to jakiś sekret? Nie ma. Za to jest znajdźka, której nie podniosłem. Łuki antyzgnieliznowe. Szkoda, że wcześniej ich nie znalazłem. I dobra, teraz tylko najgorsze. Muszę znaleźć miejsce, z którego on przylazł, bo jeśli nie znajdę, to będą problemy. Nie, dobra, jednak nie będzie problemu, bo udało się to znaleźć od razu. Więc super. Zaraz będziemy mieli posążkę i możemy zwiedzać dalej to miejsce. A przynajmniej tak mi się wydaje się. Chyba tam... coś było... Okej, może nie bezpośrednio coś takiego, jakbym się tego spodziewał. A w normalnym tego wszystkiego znaczeniu. Ale są jakieś rzeczy w tej ciemności, a to oznacza mniej więcej jedną rzecz. Czy to jest to? Tak. To nie to. Fragmenty ruiny się rzuca. We wrogów chciałem to coś takiego, co się tak ładnie upuszczało. O nie, nie rozgrzewając kamień. O, tęczowy kamień. Okej. Upadek był bezpieczny. Udało się. Jesteśmy na dnie jakiejś bajorka czy czegoś tam więcej. I... co w sumie dalej? Pieczęć może zostać złamana nie przez łamacza pieczęci. Chyba nie rozumiem. Pieczęć może być złamana nie przez łamacza pieczęci. No niestety nic mi to nie mówi. A na razie się tym przyjmujmy, bo może coś jeszcze tutaj znajdziemy. Jak widać... Może dowiemy się, kim jest ten łamacz pieczęci, jak go znaleźć i inne takie... O nie, tylko nie ten dziad. Wiecie, no nie jest on może jakiś okropnie mocny teraz, ale nie lubię go i tyle. Piorna konwalia, zagubione popioły, miło. Zlotern 5, fajnie. Ale nadal. Nadal nie wiem co, jak i gdzie, więc... Ja bym po prostu się dowiedzieć, o co chodzi z tym łamaczem pieczęci. Naprawdę chciałbym. I proszę, wróciliśmy tutaj, na górę. Na sam początek naszej wyprawy. No dobra, skoro to jest... Tyle to... Były tu jeszcze jakieś fragmenty, których teoretycznie nie zwiedziłem, to... Czy można od razu tam pójść? Gdzie byliśmy? W sumie? Tak, wygląda na to, że byłem. Ale pewien nie jestem, więc... Na razie tam nie będę schodził, wezmę tego runa. Unicestwię tego górnika i... I tak... Chyba teraz już naprawdę skończyłem zwiedzać to miejsce tak w miarę dokładnie, więc chyba na tym będzie trzeba zakończyć, jako że nie wiem, o co chodzi z tym łamaczem pieczęci. I zajmijmy się czymś innym po prostu. No dobrze, zdecydowałem już, co zrobimy i dziś jesteśmy tym razem w tym oto momencie w takim pięknym miejscu. Jest to ogólnie okolica wulkanicznego dworu.
kiedyś znalazłem to miejsce i w sumie uciekłem, nic więcej nie robiąc, więc tak. Dzisiaj może po prostu zobaczymy, co to miejsce skrywa, gdzie, co, jak, po co, na co, za co, że tak to określę. No, więc idziemy po prostu, oczywiście wyposażeni w moją ulubioną broń, bo nie ukrywam, jest to moja ulubiona broń. Jak na razie, jeśli chodzi o ten nasz arsenał ulepszony, czyli kosę. I no. Czy mam jakieś konkretne, powiedzmy, oczekiwania, wymogi, coś? Ni cholery nie wiem. Jedno, co takie jest na stówę pewne, to to, że chciałbym, krótko się nie chcę, czy muszę to zrobić, a chciałbym znać jakieś fajne, naprawdę rzeczy dla siebie. Nowe. Może jakąś ładną zbroję, może. Jeśli nie, to to... jakiś talizman dobry. Nie żebym narzekał na to, co mamy obecnie, to to nie, ale no. Powiedzmy, że brakuje mi czasami takich, nawet wie to określić, elementów, które bym mógł, które bym powiedział, tak, to jest idealne. Tego mi potrzeba w moim buildzie, mojej strategii, moim sposobie grania. Na przykład jesteśmy tutaj. Czekam, czy da się tam na górę jakby wejść? A może nie da się? Może tylko tak dziwnie mapę pokazuje? Nie wiem. Zresztą teraz to nieistotne, bo... mógłbym powiedzieć, że jesteśmy po prostu na jakimś polu, gdzie widzę jakąś znajdźkę, ale... ale właśnie, ale... zobaczyłem coś, co mnie zaniepokoiło. Konkretnie mówiąc... znak... tutaj możesz przyzwać sobie ducha. Okej... okej... czyli to dziadostwo. Wiem, że nie powinienem, jeśli chcę mieć jakiekolwiek wyzwanie, wzywać sobie tego, ale... i tu jest mój argument najważniejszy, posłuchajcie go do końca. Nienawidzę tego dziadostwa. To mój jedyny argument. Nienawidzę tego dziadostwa. Nie umiem z tym walczyć za bardzo. Wkurza mi na każdym kroku i tak dalej, więc... dosłownie biorę... wow, jeszcze mocno to bije. Na 2 cent. Dlatego jestem skłonny wziąć czarny płomień, chociaż... powiedzmy, chciałbym walczyć kosą czy coś. Tylko po to, żeby właśnie w sytuacji takiej jak ta móc go szybko unicestwić, tylko trzeba jeszcze nauczyć się trafiać. I raz, i drugi cios. Dobra. Się denerwuje, okej, okay, się denerwuje. Okej, okay, teraz będzie tym swoim takim chwilowym jakby amoku. Super. No, złapał moją łzę. Na szczęście jest bardzo wytrzymała, więc to dużej różnicy nie robi. Ją złapał czy nie. Ale tak. I raz, dwa, pokonany. Nie było problemów. Głównie dzięki temu, że łza mi pomagała. Ja jestem tego świadom. Jestem nubkiem, nie musicie mi tego powtarzać, ale... czy mnie to obchodzi? Powiedziałbym, że nie. Ale tak, ziemista twardo łza, modra ukryta łza. Zanim coś dalej, to jednak pozwólcie, że szybko wrócimy do starego układu. Mhm. I do kosy. A teraz... no, najprościej w świecie zobaczymy, co to za łzy. Ziemista twardo łza, zwiększę równowagę. Okej. Okay. Fajne, a tu eliminuje z użycie PS, co? Eliminuje użycie PS, czekajcie, czy to oznacza... o. Jeśli to oznacza to, co ja myślę, że to oznacza, to chyba mamy coś, co jest w stanie wyeliminować całkowicie z użycie many. Będę musiał to sprawdzić, bo mam ciekawy pomysł, jak to można byłoby zastosować. Co w sumie miałbym, gdyby istniało zaklęcie jakieś, które bym mógł teraz spamić po prostu w nieskończoność lub jakoś bardzo długo. Chociaż nie kojarzę, czy coś takiego mam. Przynajmniej nie kojarzę, ale zobaczmy, może nawet nasz repertuał. Czy było coś tego typu? Ja na pewno mogę sprawdzić z eldyńskimi gwiazdami. Nie były zbyt mocne, ale zawsze coś. To też można by było. Ewentualnie coś pokrył tego. Ewentualnie... a, może ogniu rośnie i ogniu wiruj w sumie?
Ewentualnie... nie wiem, czy coś jeszcze mamy. Może płomień szału. Tylko, że on chyba szał będzie. Zresztą to szaleństwo nabijała. Nie ukrywam, tego bym chciał uniknąć. Prędzej bym zginął od tego szaleństwa szału, czy jakkolwiek się to zwie. A nie, żebym to wykorzystał w dobry sposób. No ale dobra, mniejsza. Póki co mamy tutaj tych wrogów, których też strasznie nie lubiłem kiedyś. Teraz nie jest może aż tak źle. No, chyba nie jest aż tak źle. Więc idźmy po prostu się ich pozbyć. I w sumie nie wiem co dalej. Ale coś na pewno. Okej. Jesteśmy w takim miejscu, tu jest zniszczony most. Jeśli tam skoczę, to już powrotu nie będzie. Ale dobra, idziemy. Zwłoki. Aż za dużo zwłok, jak na mój gust. Ale cóż. Klucz kamiennego miecza. Piękne, piękne. I pies. Nie lubię tych piesów. I to bardzo nie lubię tych piesów. Wprost mówiąc, szczerze mówiąc. I co my tu mamy? Szopa tupiego odoru. Anastasia zjadaczka z motowieńców, okej, okay, ale zaraz będziemy musieli wtedy walczyć. Jednak zanim coś tam, to złota przysięga, czymkolwiek ona jest. To było łatwe. Święty nóż strażnika? Nie, święty nóż rzeźnika. Okej. Okay. Święty nóż rzeźnika. Okej. Okay. Wielki mów do mięsa stworzony, by gładko rozbijać ludzkie mięso. Ubiera broń ogrzycy Anastasji, znanej z tego, że w przypadku służki palców pożarła niezliczoną liczbę zmatowieńców. Przywraca bardzo małą liczbę punktów życia, gdy bezpośrednio uderzy wroga. Okej, okay, czyli taki najprościej mówiąc typowy tasak z Dark Souls. Bo chyba w każdej części właśnie był ten tasek czy nóż rzeźnicki. I nie jestem w stanie zagwarantować, że tak było, ale wydaje mi się, że właśnie jeśli nie w każdej, to w większości był jakiś sposób, żeby właśnie ten oto nóż przywracał jakieś punkty życia. Trójce, którą można powiedzieć chyba najbardziej niedawno ogrywałem relatywnie do tego momentu, to chyba jeśli nie mylę, trzeba było użyć mocy tego noża, żeby móc się regenerować. Jakieś mocy specjalnej, wiecie. Co do dwójki, niestety ni cholera nie pamiętam. Co do jedynki, też nie pamiętam. Ataki, no tego typu, nic szczególnego. Wręcz niepodobnie, nic szczególnego. No tutaj charakterystyczne uderzenie. Je też kojarzę od zawsze. Może po lepszym. Głównie jeśli będą miał jakieś walki, które będą na przetrzymanie. Taki nóż może być nieocenionym wsparciem, przez to, że będzie wydłużał mi żywotność znacznie. A póki co... A póki co właśnie... Póki co nie wiem co dalej. Więc... Po prostu idźmy przed siebie, zobaczymy co to za pole bitwy. I może wyeliminujmy wszelkie zagrożenia. Nie, jeszcze raz nie lubię ich. Aha, jeszcze za plecami kolejna. Za dużo ich. A jak widzę ich tak dużo, to jest tylko jedna opcja. Obszarówki. Prawda, nie mam ich za dużo. I muszę decydować się, które będą najskuteczniejsze w danym momencie. Okej, tu może być śmierć, bardzo łatwo. Przez piesa. Okej, pierwsza padła, dobra. Spokojnie, Gwiezdny Kluczu. Jeden dobry hit błyskawicy powinien wykończyć kolejną. Okej. Teraz wykniemy to, bo czemu nie? I kolejny hit. Unikając toporka. I kolejny. Unikając toporka. Odbywając się piesa przy okazji. I kolejny.
Powinienem go naładować, by padła już. No cóż. Tak to jeszcze muszę raz łyknąć. I rzucić kolejny raz. I dobrze, wyszło. Wyszło idealnie. Wyszło idealnie. Jestem naprawdę usatysfakcjonowany z tego, jak to ukończyłem. No, zakończyłem bardziej niż ukończyłem. Tak, zakończyłem, to jest lepsze określenie. Spodziewałem się naprawdę tutaj swojego zgonu. Głównie przez to, że właśnie miałem przerwę od Eldena i tym podobne. No, a jak się okazuje, mimo tego wszystkiego nadal jestem w stanie w miarę skutecznie walczyć. Tak, wiem, że nadal używam magii i tak dalej, więc to jest po części strategia dla tchórzy, zamiast walczyć bezpośrednio. No ale przepraszam bardzo, nie po to mam, nawet nie pamiętam ile tej wiary, ale ogólnie dużo wiary, żeby korzystać tylko i wyłącznie z broni. A. No nie, i teraz będzie śmierć już. Jestem tego prawie pewien. A jeśli nie, to to będzie jakimś niezwykłym cudem. Okej. Będzie znowu biegła. Dobra. Nawet nie czekamy. Rzucam nienaładowaną, niech będzie. I jeszcze raz. Dobra. Powstrzymane. Okej, okay, łyk tego, no i idziemy dalej. Dużo tutaj się dzieje. Za dużo jak na mój gust. No ale dobra. Ale dobra. Kolejna. Nawet nie czekam. Wracamy nadal błyskawicami. W sumie nadal mnie zastanawia, kiedy zdobędziemy lepszą wersję tej podstawowej błyskawicy. To nie to, że mi to nie pasuje. Ale fajnie byłoby mieć naprawdę jeszcze tą jedną dodatkową. Nawet bardzo fajnie. I w sumie, czy jest tutaj coś więcej? Poza żyła z tym liściem? Chyba nie. Chyba niestety nie. Nie, okej, okay, są krwawe róże. To w sumie nadal nic. Aby wulkaniczne, czy są czegoś potrzebne, też nie kojarzę. Więc idźmy dalej przez te zrujnowane pole bitwy. Aż w sumie coś znajdziemy. Bo jednak fajnie by było. Najmniej coś znaleźć. A, dwóch takich, to tu nie będzie trudne, raczej. Okej. Okay. Niewielki zastrzyk runów. Jej. I mamy miejsce łaski. Mamy miejsce łaski. Żal byłoby odmówić. Nie będę może siadał jeszcze. Bo to całe dziadostwo się odnowi, to będzie kiepsko. A nie muszę siadać, bo jak widzicie, jestem w pełni sił. Wszystkie butelki na maksa, wszystkie paski na maksa. Jest dobrze, nawet bardzo. Więc no, idziemy. Idziemy w poszukiwaniu nie wiadomo czego, no i wróciliśmy do płaskowyżu. Altus i jesteśmy w sumie przy krwawych ruinach. Dziwne, wydaje się, jakbym tu kiedyś był. Skoro miałem to zaznaczone wcześniej, bo akurat tak pamiętam, że miałem to zaznaczone. A znaczy to, że albo naprawdę tu byłem, nie pamiętam, albo z jakiegoś powodu dziwnego mi się to zaznaczyło. O, nie ma tu skrzyni. To znaczy, że albo była skrzynia, ja ją otworzyłem, albo jej naprawdę nie było i no. Po prostu tak to sobie leży. Ale mniejsza z tym. Mniejsza z tym, po prostu zobaczymy co, gdzie, jak, kiedy. Krwawe ruiny. Teraz jestem prawie pewien, że tu byłem. Tyle tu jest różnych rzeczy. Sobie tych glutów. No byłem. Faktycznie byłem tu. No cóż, skoro byłem, to chyba to miejsce można chwilowo przynajmniej zostawić w spokoju. Może co najwyżej jeszcze się pozbyć piesa, żeby... No, nie irytował później.
Chyba lepszym wyborem będzie walka przy tego mieczyka. Mhm. Tak, jakoś ten mieczyk ze swoim atakiem z wyskoku jest skuteczniejszy przeciwko piesom niż kosa. I ogólnie chyba jego animacje są bardziej przychylne w walce z piesami. No. Dobra. W takim wypadku ostrożnie tylko. Gwiezdny kluczu, nie spadaj w głupi sposób. Możemy w sumie pojechać gdzieś po coś. Ale gdzie i po co, to nie wiem. Więc moją propozycją największą, najlepszą, jaką mogę zaoferować, teraz jest to po prostu jedźmy przed siebie, bo jeśli tu byłem, to nie jest spora szansa, że cokolwiek tu jest, nie zostało przeze mnie odnalezione. To przegapiłem. A jeśli nawet zostało znalezione, to może warto sprawdzić się jeszcze raz dla bezpieczeństwa. Na przykład tu jest taki ten dyniogłowy. Nie wiem, czy coś dla niego dostanę, ale tak walczmy i... Żwir. Przez coś nie miałem na myśli żwiru, ani tym podobnych, ale okej, dzięki. Tam można spaść na swoją śmierć, czego na razie nie chcę. I nie potrzebuję. Więc... ja, chyba pora jechać dalej, szukając czegoś. Jakoś, kiedyś, gdzieś. Chociaż... totalnie nie mam pomysłu czego i gdzie i po co. Okej, tu jest jakiś wóz. Czy ma na sobie skrzynię? Ma na sobie otwartą skrzynię, więc... zostajecie oszczędzeni. Coś? Mhm, jakoś... Kurczę, dziwnie się tak czuję, będąc na terenach, na których byłem, a w ogóle nie pamiętając, że byłem. Czegoś nie pamiętając, że byłem aż tak bardzo. No cóż, życie po prostu. I jest tu jakieś miejsce łaski, którego chyba nie odkryłem wcześniej. Okej, okay. To teraz tak dokładnie jesteśmy tutaj. Jeśli pójdziemy tak, to będziemy mogli wyjść u góry. Tak też zróbmy. I no, spora szansa, że jest teraz w sumie, że jesteśmy już na terenach, na których mnie nie było. Przynajmniej, no, mam taką nadzieję. Bo jeśli byliśmy, to będzie trochę słabo. I... Chronuszcz, chrabonuszcz. I wydaje mi się, że to jest taki, który ma jakiś skarb ze sobą i ochrona złotego drzewa. Jej, jakieś zaklęcie. A właśnie, jeszcze zapomniałem o najważniejszym. Nie zobaczyliśmy, czym jest złota przysięga. Poza tym, że najpierw to, zwiększy negację obrażeń od właściwości dla osoby rzucającej sojuszników. Ciężko mi to zrozumieć, ale no. Złota przysięga. Nie widzę jej. A, tu jest. Zwiększa takie obrony osoby rzucającej sojuszników. Okej. Okej. Fajne. Stanie tego czegoś poza ogniem daje mi siłę, może nam znacznie zwiększyć skuteczność bojową, o ile to się nakłada. No a póki co, co my tu mamy? A mnóstwo. Są babcie bojowe? Tak to wygląda, jak jakieś babcie bojowe. No cóż, babcie bojowe. Najwidoczniej walczyłem z babciami bojowymi, bo widzę trupka, który nic nie ma. A, może walczyłem. Nie kojarzę, mówiąc szczerze. Jak ze wszystkim w sumie. Moja pamięć jest naprawdę dziurawa. Teraz tak, tam jeśli pojedziemy dalej przed siebie, to trafimy do większego miasta. Zaznaczę sobie w sumie te miejsca, bo mi zastanawia, co one prezentuję sobą. Ten most też. Ale tak, to są w szczególności miejsca, które mnie interesują. Dominula, wioska młynarzy. Okej, okay. Wioska młynarzy. Ile całe babcie, co młynarze? Może?
Okej. A! I mam przy okazji odpowiedź, co te dziwne rzeczy symbolizują. Można to skasować, to po prostu symbolizuje wiatraki. Jak warto byłoby tam się przejść, chociaż na mostce. Ale no, póki co może zobaczmy, co reprezentuje sobą wioska młynarzy. Poza oczywiście dużą ilością tych, jak ja to nazywam, babci. Agresywne, czy nie? Zombifikowane, ale nie agresywne. Więc nie przeszkadzajmy im może. Właśnie tak żal byłoby mi przeszkadzać, czy ich atakować. To wszystko no, przeciwniki, ale nie agresywne. Niech się śmieją, niech się tańczą. Ukronicznie. Miło. Miło. I w ogóle teraz sobie świadomiłem, że w sumie cały odcinek od początku siedzę na ukronicznym. Jak teraz podnosząc go. Więc to takie trochę dla mnie wow. Tyle go utrzymałem. I nadal jeszcze żyję. Studnia jest zepsuta, też myślałem, że będzie można do niej wskoczyć. Jakoś tak fajnie. Ale póki co tak, niech sobie tańczą, niech sobie cieszą. Jak już mówiłem wcześniej, tutaj na dachu coś jest, ale tam na dach zeskoczymy z góry. Póki co coraz to wyżej, szukając czegoś. Kula przyzywania. I niestety pierwszy agresywny. A co za tym idzie kolejny agresywny. Nie chciałem tego, naprawdę. Naprawdę nie chciałem. No ale jak już jest agresywny, to lepiej go pokonać, niż żeby to męczyć z tym wszystkim. Więc tak. Ja tutaj teraz szybko pójdę, zobaczę co leży na tym dachu. Szlachetne mięso, okej. No i zaraz tam powrócimy. Z powrotem, ale chwilowo chyba muszę zrobić krótką przerwę, bo muszę coś sobie szybko do picia załatwić. No dobra. Wszystko już załatwione, tam babcią młynarze nadal tańczą, na całe szczęście i Milcent. Mogę ją wezwać po coś. Nie do końca rozumiem, jaki jest tego sens, ale tak, wezwę. I widzę, że w końcu ma założoną protezę, więc jej pasuje. Super. No bo widzicie, ty nie miała tej ręki, a teraz ją ma. Dobra, chodźmy, Milcento. Idziemy. Nie wiem po co, nie wiem na co, ale tak idziemy i apostół boskiej skóry? W takim miejscu? Okej. Wow. Wow, jej atak był... Łocie! Czemu ja takich nie mam? Przydałoby mi się. Dobra. Ja naprawdę chciałbym takie mieć ataki. Nie wiem, może kiedyś będę miał, a jak nie, to trudno. Ale póki co tak i tak, oj tak. Cieszmy się z naszej mocy pioruna. To ukradliśmy pradawnym smokom czy coś. Wow. Strasznie słaba jest Milcenta. Ona się chyba jakoś leczy albo regeneruje. Co zrobił on z kimś wąszem? Jakoś dziwnie wydłużył. Ale mniejsza o to. Dało się wygrać i nawet Milcenta przeżyła, więc jej. Jerocz boskiej skóry i oczyszczając czarny płomień, aż zobaczę wszystko. To najpierw obieracz, który jest bronią tornado czarnego płomienia. Siła co zręczność. Jeszcze raz, o. Z chęcią przetestuję. Czy takie ma jakieś nietypowe? Nie, chyba takie same jak typowe ostrze, nie. Tutaj wydaje mi się, że to jest inne. Dobra. Tutaj typowa takich podwójnych ostrzy. A tutaj nadal skupia się na tym dźganiu, okej? Okay. A ta zdolność? Okej, okay, to jest to coś. Fajne, fajne.
Ale na razie się tym nie przejmujmy. Zamiast tego zobaczmy jeszcze to drugie zaklęcie, co to było. Oczyszczający czarny płomień kieruje ogień wprost. Okej. Okej, czyli... Wow, to jest w sumie ciekawe. Bo z tego, co tutaj było napisane, wygląda to, że te czarne płomienie, co, które mamy, to jest nic wspólnego z tym, jakie one były kiedyś. Okej, to w sumie dobry sposób na powiedzenie, słuchaj, no to było kiedyś potężniejsze, dlatego jest takie legendarne, takie super i wow i w ogóle, ale no to teraz już nie jest. I jednocześnie to połączenie bo zbalansowane i jednocześnie bo uzasadniało w świecie. Jakiś duch, z którym nawet nie mogą pogadać. Śmiertelny grzech ognia? Co to jest? Śmiertelny grzech ognia? Odpalającym ogniem siebie i okolicy. Okej. Okej. Nie mam, przebacz, muszę siąść przy tym miejscu łaski. Chcę zobaczyć, jak to działa. Po prostu muszę to zobaczyć. Te opisy są zbyt epickie, żeby tego nie zrobić. Tak samo jak to nowe zaklęcie czarnej, znaczy boskiej skóry, czarnego ognia, jak zwał, tak zwał. Też czuję, że muszę to zobaczyć. Z tego nie korzystam, więc to sobie wezmę zamiast tego. Na to nie mam żadnej broni póki co ze sobą, więc... zamiast tego wezmę w sumie to. I teraz tak... zacznijmy od czegoś takiego. Okej, okay. O, widzę też Milcentę, dlatego też przerwałam ćwiczenie, bo muszę z nią pogadać. O, we meet yet again. The arm you gave me truly is a thing of wonder. It feels just like my own. Even handling a sword. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am sure of my skill with the sword. Thus, I would have you call upon me in battle again, should you ever have the need. I would have you call upon me in battle. It is the only way. I would have you call upon. It is the only. Okay. No dobra. Widzieliście, jak wygląda to, kiedy się nie ładuje. A teraz naładuj maksymalnie. Okej, okay. Nie jestem aż taki imponujący, jak się to powiadało. Będę chciał to sprawdzić oczywiście w bitwie, ale. Okej, okay, a teraz to. Jestem podpalony. Ciekawe, czy jeśli bym to naładował, byłoby mocniejsze. Przy okazji biegnę od razu, chcę sprawdzić, czy działa to tak, jak myślę. Bo jeśli tak, to wow. Tak, działa tak, jak myślałem. Nie jest może aż takie wspaniałe, jakbym chciał. Bo bije bardzo powoli. Ale i tak, wow. Tak, to już było ciekawsze. Przy okazji teraz zobaczymy, czy też jak to podładuje, będzie jeszcze skuteczniejsze jakoś. Chyba dużo szybciej mi zabiera życie, nie wiem, czy sam ogień jest za to lepszy, czy coś. Ciężko stwierdzić, ale teleportujemy się tutaj. No dobra, to jest głupota. Powinien się teleportować na początek tej wioski. Na razie nie będę zmieniał niczego. I patrząc na czas epizodu, to powinniśmy już kończyć. Ale ja chcę sprawdzić jeszcze jedną rzecz, póki pamiętam, że w ogóle muszę sprawdzić, więc... pojedźmy mniej więcej tu. Tam jest ten cały most. Ja tego mosta chcę sprawdzić. Może tam będzie kolejna starucha czytająca z palców. A może jakaś fajniejsza znajdźka? Jakieś pastwisko, przy którym są też przy okazji inni wrogowie. Jak jeszcze jesteśmy, to wiecie, chciałem zobaczyć od razu. I jest tutaj jedna znajdźka, którą od razu podnoszę. Pieróg z surowym mięsem. Nasze stare, ulubione... trujące mięso, które nas ratowało
bo nas liczyło. Okej. O, czyli w sumie przy każdym wiatraku teraz coś jest w takim wypadku. Dobra. A jeszcze póki pamiętam, to lampka. Oni niech tutaj tańczą. Wschodnie pastwisko. A, szlachecki strój podróżny. Grantowy kaptur. A... Nie. Ostrożnie. Liniacze, miecze, rycerza. Okej. Za chwilę to sprawdzę, żeby nie było. Ale najpierw chcę stąd odejść. I teraz tak, ten granatowy kaptur. A. Podobny do tego, który nosiliśmy. On zwiększa umysł o jeden punkt. Mhm. Okej, i teraz jeszcze szybko tylko ten miecz rycerza, czy co tam było. Podejrzewam, że to będzie bliźniacze ostrze i tyle w temacie, ale wolę poszukać. I tak, bliźniacze, miecze, rycerze, to jest bliźniacze ostrze. Dziwne trochę, ale niech będzie. Moveset chyba typowy. Wiecie, ciężko mi tak do końca stwierdzić, bo bliźniaczym ostrzem aż tak strasznie dużo nie grałem. Owszem, ten na samym początku historii pokazywałem tam właśnie jednego gościa, tam mojego takiego dzikusa zarożnitego, jakby może niektórzy pamiętają, z bliźniaczym ostrzem. Ale tak naprawdę to była jedyna postać, na której bardziej ruszałem bliźniacze ostrza. I... będę szczery mówiąc, że trochę szkoda, bo też podoba mi się koncept tego wszystkiego. Ale właśnie z drugiej strony, może tutaj lepiej. Bo cała przyjemność z tego będzie na moim jakimś późniejszym, kolejnym podejściu czy coś i... no... w sumie nie wiem, co więcej powiedzieć, poza tym, że chodźmy, zobaczmy, co tu jest i szybko kończmy epizoda, bo nie chcę robić godzinnego materiału. I... jakaś znajdźka jest oraz... coś jeszcze? Tak, coś jeszcze, ale najpierw znajdźka. Marsz smoczej rany, okej, i... jakiś wysoki zombiak. Z talerzem na twarzy. No, tak, dosłownie, to jest jakiś... zombiak z talerzem na twarzy, który... stoi w jakiejś bieliźnie. Okej. Jedno, co jeszcze mogę tylko na szybko powiedzieć, to, że jeszcze podejdziemy do niego. On szukał kogoś w złotej masce. To jest talerz na twarzy, moim zdaniem. Ja nie zmienię zdania. Ale może to jest traktowane jako ta cała złota maska. Chociaż... tego, co odmówił, to szukał jakiegoś szlachetnego, kogoś, coś tam... Zombiak z talerzem na twarzy, który nic się nie odzywa, to raczej nie jest jego typ. No, ale nie zaszkodzi spróbować. Chcesz się uczyć? A, czyli jednak tak. Talerz na twarzy to jest złota maska. It can be no other than the Gold Mask himself. Of course, I knew he would be close by. Bless the Golden Order and its benevolent rays. And to you too, my sincerest thanks. May the Golden Order shine. No to cóż, zobaczmy, czy coś się teraz zmieni. Jak zresetuję grę, jeśli go nie będzie, to pójdę szybko z powrotem do talerza głowego. Zobaczymy, co i jak. Okej, noż...
ślepy prorok, czy kto to tam był, znikł, więc biegniemy do tylża głowego i w sumie teraz sobie świadomiłem największą lamę, jaką zrobiłem. Zgadywałem. Przecież jeśli bym spojrzał na mapie na opis tego NPC, to od razu bym wiedział, że to jest szlachetny złota maska. No i tak też zrobiłem teraz, więc tak, sprawdziłem, zobaczyłem i okazuje się, że tak, to był on. I widzę już dwie postacie, więc to chyba to. Jej, udało nam się, hura! Czy coś się, sobie ciężko stwierdzić. Ten nadal patrzy i się nie odzywa. Nadal jest też głównym zombiakiem. A on? We meet yet again. Thanks to you, I have become acquainted with the noble Goldmask himself and taken my place by his side, as you can see. Have no fear. I will still teach you incantations as before, though we must do so quietly, such that we not disturb the great master's cogitation. Jest coś nowego? Jest coś nowego. Dysk światła. Biorę od razu i zobaczymy, coś jeszcze więcej nam powie, to leży głowym. The master is always deep in contemplation, while I frantically attempt to record his wisdom, the movement of his finger, and though I am yet to comprehend even the daintiest morsel of his wisdom, I know that this is my life's calling. The Golden Order has bestowed me, talentless as I am, the great duty of documentarian. Okej, nic więcej nie ma. Okej. No to cóż, teraz z pełną premedytacją, z pełną pewnością i w ogóle dziękuję wam bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało i cóż, na tym kończymy dzisiejsze spotkanie, a w następnym? W sumie totalnie nie mam pojęcia, co zrobimy, więc miejmy nadzieję, że na coś wpadnę, albo dostanę od was jakąś informację, a póki co to tyle, więc trzymajcie się, no i hej.